Witam Państwa. A teraz konkretnie z Bolesławem Tejkowskim. Witamy w studio. Bolesław Tejkowski, 60-letni kawaler z wykształcenia magister inżynier, podporucznik artylerii i magister socjologii. Nacjonalista. Od roku 1956 próbuje stać się posłem. Pierwszy raz delegowany przez środowiska studenckie Krakowa na 9. miejscu Frontu Jedności Narodu. Nie udała się sztuka. Potem swoją organizację ujawnił w roku 1981, organizując jawny krajowy zjazd Polskiego Związku Wspólnoty Narodowej. Internowany późno, bo od sierpnia do października roku 1982, od roku 1989 stoi na czele polskich nacjonalistów. Współzałożyciel i współprzewodniczący Słowiańskiego Soboru zrzeszającego Narodowe Partie Krajów Słowiańskich. Proszę Pana, słowo nacjonalizm, nazizm, faszyzm obciążone jest w Polsce bardzo pejoratywnymi kontekstami. Bardzo negatywnie nam się to kojarzy. Dlaczego używa Pan tego typu przymiotników, tego typu frazeologii? Tak, rozumiem. Pejoratywnie, negatywnie kojarzą się tylko dwa słowa w narodzie polskim, w społeczeństwie polskim, mianowicie faszyzm, włoski kierunek narodowy imperialny i nazizm hitlerowski, niemiecki kierunek narodowy imperialny. W tradycji polskiej to się nazywało kiedyś endecja. Tyle tylko, że ona dzisiaj nie brzmi nowocześnie, dlatego my posługujemy się albo słowem nacjonalizm polski, albo polska idea narodowa. Jesteśmy narodowcami albo nacjonalistami. I to rzeczywiście brzmi swojsko, brzmi po polsku. Posługuje się Pan również słowami, nie używa Pan słowa antysemita, natomiast mówi Pan o sobie i o swoich zwolennikach antyżyd lub antyjudaista. Ja nie będę Pana pytał o definicję. Ja chcę zapytać, czy w ogóle jest sens budowania jakiejkolwiek ideologii na przesłankach negatywnych? Czy warto organizować jakikolwiek ruch przeciwko komuś? Tak, przede wszystkim ruch, a szczególnie właśnie ruch wywodzący się z idei narodowej, nacjonalistycznej, musi być budowany na przesłankach pozytywnych. Na przykład budowania potęgi kulturowej, duchowej, materialnej, gospodarczej, wojskowej także, własnego narodu czy własnego państwa. Natomiast przy tej okazji, jeżeli dostrzega się wyraźne, chwilowe, historyczne zagrożenie swojego narodu, można dodatkowo w ideę także wplatać te elementy, nazwijmy to negatywne, to znaczy obrony przed zagrożeniem. Tu przy okazji powiem o antysemityzmie. Ten termin nie ma sensu, dlatego że antysemityzm musiał być kierunkiem zwróconym przeciwko wszystkim narodom rasy semickiej, także Arabom. To coś nie istnieje. Jest to pojęcie polityczne bardzo fałszywe. Rzeczywiście czasami mówi się, że my stosujemy politykę antyżydowską czy też antyniemiecką. Dlatego, że w historii polskiego nacjonalizmu od Dmowskiego począwszy, kiedy Polska się tworzyła po rozbiorach i teraz, kiedy wyszła z komunizmu i wchodzi w zły kapitalizm, naszym zdaniem, istotnie kapitał żydowski i kapitał amerykański nam zagraża, a z drugiej strony zagraża nam kapitał niemiecki. Stąd też w elemencie naszej pozytywnej, pokojowej doktryny narodowej mogą się mieścić chwilowo historycznie elementy przeciwstawiające się żydowskiemu na przykład nacjonalizmowi, kapitałowi żydowskiemu i kapitałowi niemieckiemu. Co dla Pana oznacza słowo nacjonalizm? A nacjonalizm to znaczy jakoś przeciwstawienie się innym narodowi. Przesadny patriota. To jest człowiek, narodowiec po prostu, za swoim narodem, nacjonalista. Człowiek, który stawia sprawę kraju ponad wszystko. Nacjonalist? Кто его знает? Это очень сложная проблема, так сразу в двух словах не скажешь, что это такое. Включает разные, конечно, понятия. И свою нацию, и свой народ, но включает, и, наверное, и то, что сейчас вот идет, передергивание все это идет. То, что, как это, превалирование одной нации над другой. Я лично против этого абсолютно против. Так не должно быть. Naprawdę nie rozumiem tego słowa, wie Pan. To są złe pojęcia dla mnie. Po prostu przemoc, tak jak nazizm. Jakich metod jest Pan skłonny użyć, ażeby tych, którzy się Panu nie podobają,
nie dopuścić do tego, co uważa pan za swoje dobro. Tak, metody w naszym przypadku, ponieważ my reprezentujemy nacjonalizm, czy też ideę narodową typu pokojowego, obronnego, a nie imperialnego. Jak zawsze mówimy, nie chcemy nic cudzego, a natomiast nie chcemy nikomu obcemu oddać naszego. Uważamy, że należy walczyć metodami politycznymi, metodami parlamentarnymi, metodami gospodarczymi również. W żadnym przypadku metodami przemocy, fizycznej przemocy. Nic takiego nie wchodzi w rachubę, chyba że byłaby wojna. No to wtedy oczywiście wojna usprawiedliwia odwetowe użycie siły wojskowej. Postuluje pan w programach odebranie cudzoziemcom, ludziom, których uważa pan za cudzoziemców, dóbr. Mówi pan, że naród polski powinien zostać uwłaszczony. Czy wyobraża pan sobie, że ktokolwiek zgodzi się dobrowolnie na oddanie swojej własnej własności? Czy gdyby uzyskał pan władzę, byłby pan skłonny posunąć się do jakichś aktów przemocy w celu na przykład odebrania wszystkiego, co uważa pan za niesłusznie? Tak więc to jest problem niezwykle ważny i on wymaga pewnego tutaj komentarza do pana bardzo logicznych, dobrych pytań. Rzecz polega na tym, że komunizm zabrał własność Polakom oraz obywatelom innych narodowości mieszkającym przed wojną w Polsce. Zabrał im własność prywatną. Tę własność należy zwrócić, ale cały czas mowa o polskich obywatelach. O Polakach lub nie Polakach, polskich obywatelach. Natomiast własność ta nie jest zwracana, bądź w bardzo małym zakresie jest zwracana właśnie w ramach tak zwanej reprywatyzacji. Natomiast państwowy, cały kapitał, cały wielki państwowy nasz przemysł, także częściowo ziemia upaństwowiona, zamiast wracać do właścicieli polskich, czy też pozostać jako własność państwowa, uwłaszczana w ramach uwłaszczania całego narodu, jest wyprzedawana obcemu kapitałowi, jest wyprzedawana bez zgody, bez referendum właściciela, czyli narodu polskiego, oraz jest sprzedawana za bardzo mały procent własności. Rzeczywiście te 4-5%, które my podajemy, to jest fakt. Sprzedaje się tak tanio nasze zakłady, czyli bez zezwolenia i za tanio. Stąd też w majestacie prawa obecne transakcje przejmowania naszej gospodarki przez kapitał zagraniczny są bezprawne. Czyli gdybyśmy my na przykład doszli do władzy, nacjonalizacja bezprawnie kupionych podmiotów gospodarczych przez kapitał zagraniczny byłaby prawna. I rzeczywiście my w naszym programie to głosimy. Ustalmy, kogo uważa pan za obywatela, nie Polaka? Mówi pan o wielu ludziach, o wielu obywatelach polskich, ludziach, którzy są na przykład u władzy, że to Żydzi. Ci ludzie mają w swoim dowodzie wpisane obywatelstwo polskie. Niezależnie od tego, jakie jest ich pochodzenie, ich korzenie, każdy z nas ma korzenie i nie sądzę, żeby ktokolwiek był stuprocentowym Słowianinem, nie ma chyba takiego pojęcia, istnieje obywatelstwo. Czy jedynym określeniem przynależności człowieka do wspólnoty jest jego obywatelstwo i wybór, czy też uznaje pan, że to jest czymś zdeterminowane? Tak, ale to nie jest sprawa uznaniowa, na przykład moja, czy nasza, jako naszej partii. Ja uważam, że narodowość jest o wiele ważniejszą kategorią, przynależność narodowa, aniżeli przynależność obywatelska. Na przykład żydowski naród w szczególny sposób podkreśla przynależność narodową swoją. Żydzi, jak wiadomo, są skupieni w Izraelu, ale są w diasporze na całym świecie prawie, w prawie wszystkich krajach, szczególnie europejskich, niektórych amerykańskich. I tam jednak mówi się o obywatelstwie, czyli przynależności do państwa. Natomiast bardzo podkreśla się narodowość żydowską. I muszę powiedzieć, że to imponuje, że Żydzi tak bardzo chcą zachować swoją narodowość w Polsce, Anglii, Francji, Rosji i tak dalej. To rzeczywiście każdemu narodowcowi musi imponować. Teraz tylko chodzi o pogodzenie interesu narodu polskiego z mniejszościami narodowymi, które na terenie Polski mieszkają. I na przykład dla mnie pochodzenie narodowe, raczej przynależność narodowa jest najważniejsza. To, że ja jestem Polakiem, jest najważniejsze. A to, że jestem polskim obywatelem, to jest niejako wtórne. Z tym, że my uznajemy w zasadzie jedno tylko obywatelstwo, bo to jest taka wyraźna przynależność zobowiązaniowa do własnego państwa. Natomiast nie czynimy różnic obywatelskich. No, jeżeli Żyd, bardzo Cygan, rzecz. Czy powiedzmy Niemiec jeżeli są obywatelami polskimi, mają oni prawo. Jeżeli jest pan obywatelem polskim, tak, i czuje się pan Polakiem, a pańska prababka była francuską, a pradziadek Żydem, a jeszcze doszukamy się, że gdzieś tam w piątym pokoleniu był Niemiec.
Czy te rzeczy rzutują na pańską narodowość, czy też nie? Proszę pana, trudno akurat mówić to do mnie, dlatego że mój rodowód jest bardzo poznański, bardzo prosty, polski, powstańczy. No dobrze, także, to mówmy o kimkolwiek, czy ktokolwiek, moim, tak, kto w trzecim pokoleniu... Źle adresowane. Ale tak, tak, pan ma rację. Są na przykład takie zaszłości jak polonizacja wielu kolonizujących Polskę Niemców. Rzeczywiście oni zostali spolonizowani bez reszty i są to Polacy przynależności narodowej, również polskiej, niezależnie od tego, że mają obywatelstwo. Ale jednak niekiedy ta polonizacja nie miała takiej siły. Były nacje, które polonizować się ani nie dały, ani nie chciały. Zresztą nikt nie ma przecież prawa polonizować na siłę. Bo ciągle pana adwokat nie rozumiem. Czy poza obywatelstwem i moim świadomym wyborem, w tym miejscu, w którym pan siedzi, siedziało wielu ludzi, którzy mówiło, tak, czuję się identyfikowany z kulturą żydowską, aczkolwiek czuję się oczywiście stuprocentowym Polakiem. Czy istnieje jakikolwiek powód, żeby pan temu człowiekowi zmniejszał jego prawa jako obywatelowi polskiego? Jeszcze raz powiadam, wszyscy pan, czyli oczywiście państwo polscy, w tym momencie, nie Polacy, tylko właśnie przynależni do mniejszości narodowych, są uprawnionymi równo z Polakami obywatelami. Czy mają wszystkie te same prawa, to znaczy zarówno bierne, jak i czynne? No, całkowicie te prawa. Co więcej, mają też prawa do majątków prywatnych. Natomiast my negujemy tylko i wyłącznie prawo do posiadania majątku przez obcy kapitał. Rozumiem. Co w takim to znaczy razie, obywatela amerykańskiego, nie mającego nic wspólnego z Polską. Co w takim razie w pańskich ustach oznaczają określenia, jeśli dobrze tak je są cytowane, iż jakiś fragment rządu polskiego to Żydzi, że w Sejmie Polskim zasiadają Żydzi, że w najbardziej szacownych instytucjach życia publicznego zasiadają Żydzi. Są to wszystko obywatele polscy. Są to wszystko obywatele polscy. Co to są w takim razie, jakim prawem używa pan wobec nich określenia, które brzmi, dlatego, że przed wojną, ma intencję pejoratywną. Tak, tak. Przed wojną czy tuż po wojnie był zwyczaj wpisywania w dowód osobisty narodowości. Nikt się na to nie obrażał. Co więcej, ludzie sobie życzyli, by ta narodowość była wpisana. Ja sądzę, że Niemcy, którzy dzisiaj walczą o prawa mniejszościowe w Polsce, życzą sobie, by ich nazywać Niemców i nie życzą sobie, byśmy nazywali Polakami. To jeżeli ktoś prawda? Się identyfikuje z tą właśnie narodowością. Natomiast ja pytam, czy tak pan na podstawie plotki powiem o panu, że pański prawnuk, pańska prababcia była Żydówką. Powstanie taka plotka. Tak. I pan powie, to nieprawda. Nie wiem, zresztą nie sprawdzałem, mało mnie to nie obchodzi. Oczywiście. Czy można panu w związku z tym powiedzieć, pan, czy też jakikolwiek X, Y lub Z jest Żydem, Niemcem, Francuzem, mimo że on się do tego nie przyznaje, ani się przede wszystkim nie poczuwa? Ja sądzę, panie redaktorze, że najprostszą sprawą jest pozostawienie ludziom określanie się właśnie, jakiej są narodowości, bowiem obywatelstwo polskie jest stwierdzone urzędowo. I ja sądzę, że wszyscy mieszkańcy polscy i obywatele polscy dokładnie wiedzą, kim są narodowościowo. Może być tylko tak, że niektórzy narodowość swoją ukrywają. I na przykład często właśnie w telewizji ostatnio idą programy o udziale Żydów we władzach komunistycznych. I mówiono tam o tym, że Żydzi ukrywali swoją narodowość, aby Polacy myśleli, że są kierowani przez Polaków. Zaraz, ustalmy, czy pan, panie redaktorze, ukrywanie tak od tego, co nazwałem przed chwilą wyboru. Ja chcę być Polakiem, ktoś inny chce być Francuzem, ja przyznaję się do korzeni, w moim wypadku, krakowskich, tak, ktoś przyznaje się do korzeni poznańskich, ktoś do izraelskich. Czy pan, jako osoba z zewnątrz, w dodatku, jako reprezentant instytucji politycznej, ma jakiekolwiek prawo i nie narusza pan moich obywatelskich praw, mówiąc, a ten pan, proszę państwa, to on jest kim innym, za kogo się podaje? Żona, nie można się podawać za Polaka, nie będąc Polakiem. Na przykład przyjeżdża do Polski Murzyn. I czy on może się podać za Polaka? Bo on nie jest Polakiem. Jest przynależny do innego zespołu rasowego i innej kultury. W tym studiu tak, ja jeszcze niedawno jakby pracował pan, nasz przyjaciel. Pan na przykład to jest negował, w Polsce akurat rzadkie, rzadka przypadek. Chłopiec, który urodził się na Karowej, skończył polską szkołę, zna pana Tadeusza na pamięć, jest czarnoskóry, ma oczywiście obywatelstwo polskie. Czy ten człowiek ma wszystkie prawa? Jest obywatelem polskim. Bierne i czynne. Tak, jest obywatelem polskim. Czy można używać wobec niego pejoratywnie określenia Murzyn, mówiąc, że nie jest można używać członkiem naszej wspólnoty? Można używać pozytywnie określenia, że jest Murzyn.
Przecież Murzyn jest określeniem dla mnie bardzo pozytywnym. Czy jest członkiem, ty pan używa w swoich określeniach? Nie jest członkiem narodu polskiego. Nie jest członkiem narodu polskiego. Jeżeli nie jest członkiem narodu polskiego, a jest obywatelem polskim, czy w związku z tym można mu odebrać jakiekolwiek prawa? Czy na przykład pańskim zdaniem nie mógłby kandydować na stanowisko prezydenta? Tak, to znaczy my przewidujemy w projekcie konstytucji naszej, iż ponieważ Polska jest zamieszkała w większości przez Polaków, to znaczy ludzi przynależnych nie tylko obywatelsko, ale etnicznie do polskiego narodu, winna być rządzona przez Polaków rzeczywiście etnicznie przynależnych do tego narodu. Zatem najwyższe stanowiska rządzące zastrzegamy dla Polaków, tak? Tak jak w Izraelu zastrzega się te stanowiska dla Żydów, a nie dla Arabów. Tego nie jestem w stanie zrozumieć. Co to zastrzegamy? Ja rozumiem, że istnieje bierne i czynne prawo wyborcze. Jeżeli przyznał pan człowiekowi o innym kolorze skóry bierne i czynne prawo wyborcze, na podstawie jakiego przepisu, jakiego nakazu, jakiego przymusu jest pan w stanie odebrać pewnego typu godności, prawa, obowiązki? Zwracam jeszcze raz uwagę na prawa izraelskie. Żydzi w Izraelu nie przyznają prawa Arabom do sprawowania najwyższych władz państwowych. Co to znaczy? Czy mają rację? Mają rację. Dlatego, że jeżeli strzegą swojego interesu żydowskiego, muszą być kierowani przez Żydów na stanowiskach państwowych. To jest naturalna obrona, naturalna narodu. To znaczy, jeżeli dobrze rozumiem, swój nacjonalizm buduje pan nie na ideach polskiej, tradycyjnej otwartości i związanego z naszym narodem otwarcia na inne narody, tylko właśnie nawiązuje pan do negatywnych być może przykładów krajów dalekich nam kulturowo, które jakieś restrykcje wobec swoich tradycyjnych nieprzyjaciół prowadzą. No, ale podobne na przykład zwyczaje niedopuszczania nienależących do własnego narodu ludzi na najwyższe urzędy są w Chinach, w Japonii. Japonia jest takim pięknym, rozwojowym krajem. Czyli zgadzi się pan ze mną, że polska idea narodowa w pańskim wykonaniu to czerpanie ze wzorów chińskich, japońskich, arabskich, natomiast z tradycyjną polsko-narodową tolerancją nie chce pan nic wspólnego. Panie redaktorze, nie. My przede wszystkim czerpiemy z bardzo prapolskich, staropolskich, słowiańskich tradycji. Gościnność tak, ale oddawanie władzy i własności cudzoziemcom nie. Polska jest rzeczywiście, powinna być kulturowo, powinna być obywatelsko przede wszystkim dla Polaków. Polacy zbudowali Polskę. I wracamy do tego samego problemu, to znaczy kto to jest Polak w świecie, w którym wszyscy pochodzą od Adama i Ewy, a tu myślę, że się zgadzamy, w którym wszyscy pochodzą z jednego szczepu, wszyscy między sobą tak się mnożą. W pańskim zestawie zasad moralnych czytam takie ładne zdanie, paragraf 21, narodowych zasad moralnych, wybieraj współmałżonka z narodu swego. Czy to nakaz, czy to postulat? Czy przewiduje pan jakiekolwiek kary dla człowieka, który ożeni się, dla mężczyzny, który ożeni się z Czeszką? I czy to gorzej ożenić się z Czeszką niż z Polką, a może jeszcze gorzej z Żydówką lub z Niemką? Ja sądzę, że to jest nakaz, rzeczywiście taki nakaz, postulat moralny, nie mający żadnych sankcji prawnych. Ale proszę pamiętać, że ja na przykład pochodzę z Poznańskiego, gdzie my byliśmy wychowywani w domu polskim, rzeczywiście w zasadach między innymi antyniemieckich i nas się przestrzegało. Nie przyprowadzaj dziewczyny niemieckiej do domu, bo będziesz miał kłopot, jeżeli będą konflikty wojenne. I proszę pana, wszystkie mieszane małżeństwa polsko-niemieckie były narażone na szczególne represje raz to Polaków, raz to Niemców, bowiem zawsze były to małżeństwa niejako przeszkadzające jedności narodowej i walki o pewne prawa narodowe polskie przeciwko Niemcom. To nie są żarty. To nie są żarty, kiedy się ma takiego silnego, imperialnego sąsiada niemieckiego. Czyli wnikanie elementu niemieckiego, między innymi w rodziny, żenienie się Polaków właśnie z Niemkami, czy Niemców z Polakami, nie jest moim zdaniem bezpieczne, nawet w momencie, kiedy są konflikty i wojny. Także proszę do tego podejść praktycznie. Rozumiem. Ja uważam, że w instynkcie bardzo wielu, większości ludzi wszystkich narodów leży, żebym ja, określony narodowo, miał żonę czy męża określonego narodowo i określone narodowo były nasze dzieci. Proszę pana, to jest tak naturalne. Pańskim zdaniem człowieka bardziej, przynależność narodowa czy może klasowa, gdyby miał pan, nie ma pan dzieci. Tak. To trudny problem pewnie dla polityka, ale gdyby miał pan dziecko, syna i miał mu pan doradzić, czy lepiej ożenić się z francuską, ale
podobnego standardu materialnego i wykształcenia, czy z Polką, ale z zupełnie przeciwległej grupy społecznej, to gdzie sądzi pan, iż większa jest możliwość szczęśliwego małżeństwa? Proszę pana, ja jestem zwolennikiem nowoczesnej idei narodowej, która nie czyni różnicy między Polakami wedle klas. Ja widzę bardzo dobre skutki małżeństw międzyklasowych, ale wewnątrzpolskich. Właśnie niech inteligentka bierze robotnika. Niech robotnica bierze inteligenta. Niech naród polski bardzo mocno miesza się klasowo, by kiedyś był narodem intelektualnie niemalże na jednym poziomie rozwiniętym. O, tu pan ma moje wielkie demokratyczne zasady, które ja prezentuję. Natomiast każdy naród ma prawo do zachowania tożsamości i pewnej odrębności. Czyli na przykład otwartość jest na wzory kulturowe, na przykład na wzory czy jakieś inne wynalazki techniczne. Natomiast my powinniśmy zachować zawsze pewną tożsamość narodową, etniczną i kulturową. Nie tylko my, wszyscy. Ja uważam, że tak będę szanował tożsamość Niemców, Żydów, Cyganów, Amerykanów, nie ma zresztą narodu amerykańskiego, przepraszam, Francuzów, Polaków i tak dalej. Natomiast pan cały czas atakuje mnie, jakobym ja, głosząc te zasady właśnie obrony tej wspaniałej tożsamości, inni są tacy, jakobym ja popełniał grzech tutaj polityczny, naruszania praw ludzi do jakiegoś mieszania się kulturowo-rasowego. No, wszelkie mieszanki kulturowo-rasowe, szczególnie na rozkaz, jak to było w Związku Radzieckim, kiedy Rosjaninowi kazano wychodzić za Mongołkę, do niczego nie doprowadzały. Tam był komunistyczny nakaz mieszania rasowo-etnicznego. To jest swoiste ludobójstwo. Jest to swoista likwidacja całych narodów. Przecież gdybyśmy kazali sobie się zmieszać Arabom z Żydami, to zapewne w Izraelu za pewien czas nie funkcjonowałby tak swoisty i tak wyodrębniony naród żydowski, który chce funkcjonować do samego końca świata. Więc jeżeli się powołujemy na Boga, to można powiedzieć pół żartem, pół serio, Bóg stworzył rasy, to nie jest nasz wymysł. Są rasy, są narody w ramach tych ras, są różne kultury i szanujmy te odrębności. Nie czyńmy na siłę mieszanek tam, gdzie one nie są potrzebne. Czasami one są w wyniku procesów historycznych, ale ja na przykład szczególnie boję się mieszanek na przykład polsko-niemieckich, dlatego że wejście Niemców na obecnie nasze ziemie może doprowadzić przy tych mieszankach także małżeńskich do autentycznej germanizacji ziem zachodnich. Jeśli Bóg stworzył rasy, to Bóg stworzył także sąsiedztwa, Bóg nas wymieszał, Bóg przyprowadził do nas ogromną ilość ludzi żydowskiego pochodzenia, myśmy ich przyjęli, Bóg dał nam takich sąsiadów, jakich nam dał, Czechów, Rosjan, Słowian. Chciałem pana zapytać, czy ci sąsiedzi, których tak nie lubimy, ci Niemcy, ci Pepiczkowie, ci Żydzi, o wszystkich mamy negatywne określenia, są dlatego źli, że są inni, czy też może są uosobieniem jakiegoś naszego lęku, czy ten, kogo nazywamy Żydem lub Niemcem, nie jest po prostu tym, komu się lepiej powodzi, kto ma większe uznanie wśród kolegów, kto może ma nawet krewnych i znajomych za granicą i my z zazdrości obdarzamy go jakimś przymiotnikiem, który wśród podobnych nam brzmi pejoratywnie. Znaczy ja sądzę, że jest to pewien wzgląd, którym być może kierują się ludzie i budują jakieś postawy polityczne, ale nie jest to rzecz najważniejsza. Rzecz najważniejsza to doświadczenia historyczne. Proszę pamiętać, że społeczność żydowska w Polsce i społeczność międzynarodowa zaprotestowała przeciwko powstaniu państwa polskiego w 18 roku. Potem, kiedy myśmy się przygotowali do wojny z Niemcami, również społeczność żydowska w sposób zresztą bardzo dla siebie niebezpieczny, jak się potem okazało, dezorganizowała nasze wojskowe przygotowania do wojny w 1939 roku. To samo zresztą robiła społeczność niemiecka na terenie Polski. Także musiał Polak, czy wszyscy Polacy zauważyć, że Żydzi w Polsce czy na świecie i Niemcy w Polsce czy u siebie są rzeczywiście narodami bardzo przeciwstawnymi interesami naszemu narodowi. To żaden lęk, to jest po prostu mądrość i ostrożność. I stąd na przykład my mówimy, jeżeli wiadomo, że ktoś jest Żydem, wiadomo, czy on to ukrywa, czy nie ukrywa, ale wiadomo, że jest Żydem, to ja uważam, że Polak nie powinien takiego człowieka wybierać na wysoki urząd państwowy. Zacznijmy od tego wiadomo. Znaczy Żyd w Polsce ma wszelkie prawa, ale nie na urząd państwowy. Czy też pańska partia podłożyła dokument, jest to informacja o tym, jaki to procent obecnego składu Sejmu są to ludzie pochodzenia żydowskiego. Skąd czerpał pan te informacje? Tak, oczywiście to jest bardzo ważne pytanie również, bo to zostało wyłączone z całej mojej książki, która wyjdzie za 2 tygodnie. Książka jest programowa i do niej dołączone jest tylko pochodzenie narodowościowe wszystkich posłów, senatorów, członków rządu i tak dalej. Zresztą bardzo moim zdaniem ciekawe.
dlatego że nie należy narodowości się wstydzić. I rzecz tylko taka, że ludzie czasami swojej narodowości nie chcą ujawniać, bowiem zachowują się, jak im nakazuje narodowość. Natomiast chcą uchodzić za Polaków, bowiem wtedy liczą na kolejne wygrane wybory w przyszłych wyborach. Więc skąd, przede wszystkim, na czym polega sprawa? Ja chciałem zapytać, jakimi jest pan socjologiem, wykształconym inżynierem, jakimi dysponuje pan tutaj kadrami, instytutami, metodami, nie wiem, ankietowymi, żeby na temat tak dużej liczby osób się w sposób wiarygodny powiedzieć? Więc proszę pana, były fale reemigracyjne ze Związku Radzieckiego do Polski, fale niekiedy Polaków, w większości Żydów, którzy tutaj przyjeżdżali na obejmowanie stanowisk w ramach właśnie komunistycznego ustroju, i te osoby były w statystyce, w kartotekach naszych urzędowych ujęte. Te kartoteki, one przenikają do społeczności na dół. A to bardzo ciekawe, że... co to znaczy przenikają? To znaczy, że pan są ma jakieś... udostępniane. Są udostępniane. Trudno by powiedzieć, kto komu udostępnia. Ale panu zostały one udostępnione, tak? Tak, no miałem możliwość również także weryfikować to na podstawie tych kartotek. To znaczy, że które wędrowały ze Związku Radzieckiego do Polski. Ze Służbą Bezpieczeństwa czy z Urzędem Ochrony Państwa? Urząd Ochrony Państwa nie jest moim urzędem, tylko jest urzędem pana Wałęsy, jest zresztą bardzo wrogo nastawiony. Ale pracuje bardzo wielu ludzi w tych różnego rodzaju urzędach. Pracują tam również bardzo patriotycznie, narodowo nastawieni Polacy, którzy po prostu tak sądzą, dla dobra sprawy, tym i owym te dane ujawniają. Więc są to dane kartotekowe. Są to dane kartotekowe, ale nie tylko. Proszę pamiętać, że my wprowadzamy bardzo zasadny termin, że narodowość poznaje się po zachowaniu politycznym. Ja będę głośno krzyczał, że jestem Polakiem, a będę robił wszystko, by Niemcy zajęli Polskę. Rozumiem. To jest zasadne posądzenie mnie o narodowość niemiecką. I to nie będzie nic pejoratywnego. Powiem panu w tej każda chwili, narodowość jest pozytywna sama w sobie. Zgodnie z prawdą zresztą. Szanuję prezydenta, jestem pełen podziwu dla Unii Europejskiej, bardzo podziwiam Stany Zjednoczone i z całego serca życzę Polsce, żeby znalazła się we wspólnocie europejskiej i w NATO. Czy na podstawie takiego oświadczenia osobistego i szczerego tak. Jest pan w stanie domniemywać, że jestem pochodzenia innego niż pan? Proszę pana, ja oświadczę zaraz za chwileczkę to, co winienem oświadczyć. I na pewno reprezentuje pan zespół poglądów politycznych żydowskich. Natomiast ja nie orzekam, kim pan jest. Dlatego, że to na pewno pan wie, kim pan jest, i pan narodowościowo określa się tak, jak należy. Ja to szanuję, jak się pan określi. Czyli ja się w tej chwili określiłem narodowościowo? Nie, natomiast ma pan rzeczywiście reprezentowany zespół poglądów żydowskich. W mojej książce jest to sformułowane, że Unia Europejska jest dla Polski bardzo wroga, bardzo niebezpieczna. NATO jest jeszcze bardziej niebezpieczne. Wykup majątku narodowego przez kapitał, szczególnie właśnie żydowski, a potem niemiecki, jest również niebezpieczny. Więc jeżeli ktoś reprezentuje te poglądy i jest za włączeniem Polski do Unii, do NATO i wykupieniem 70% kapitału naszego potencjału gospodarczego przez zachodni kapitał, szczególnie żydowski, to reprezentuje politykę żydowską. Teraz problem, czy jest Żydem, czy jest Polakiem, który przeszedł do tamtego narodowego obozu, trudno powiedzieć. Ale reprezentuje politykę żydowską, czy też niemiecką ewentualnie. To ja mam też takie pytanie. Mówi pan, że to wszystko, co stanowi zdaniem wielu szanse bezpieczeństwa naszego kraju, jest dla naszego kraju złe. Jak, czy jest to w takim razie gorsze, czy lepsze od tego, co było? To znaczy od RWPG, od Paktu Warszawskiego, który przynajmniej z pańskiego punktu widzenia dokonywał się w tych granicach, w których pan się obecnie porusza, budując tę swoją Unię słowiańską. Proszę pana, Pakt Warszawski, a raczej Układ Warszawski, tak on się nazywał, i RWPG było nam narzucone poprzez zresztą nie tylko Związek Radziecki, on był wtórnym mocarstwem, był nam narzucony przede wszystkim przez USA. To USA narzuciło nam ludobójczy komunizm i USA zawsze USA jest tym sprawczym czynnikiem numer jeden, dlatego że Związek Radziecki raz istnieje, raz nie istnieje. No bo jednak Związek Radziecki, jak rozumiem, to byli w większości Słowianie. Nie, czyli jeżeli mielibyśmy do wyboru okupację rosyjską czy podobną, a amerykańską, to rozumiem, że zawsze lepsza ta nie bardziej zgadzam swoista. Się na żadną okupację. Widzi pan, ja bym walczył z każdą okupacją, ponadto nie rządzili Związkiem Radzieckim Rosjanie, proszę o tym nie mówić.
rządzili w większości w układach partii i NKWD osoby pochodzenia żydowskiego. Jest to udowodnione w wielu publikacjach. NKWD i w ogóle te gremia KC były w większości żydowskie, więc nacja żydowska rządziła Związkiem Radzieckim Komunistycznym. O żadnej okupacji nie ma mowy, którą my byśmy zaaprobowali. Nie chcemy okupacji amerykańskiej. Jakie polityczne przełożenie tego soboru słowiańskiego? Tak, czy jest to... z tego ma wyniknąć wspólnota gospodarcza, wspólnota polityczna, wojskowa, jest to wolne forum dyskusji, integracji działań wszystkich narodowych partii słowiańskich, które przede wszystkim uznają suwerenność każdego narodowego państwa słowiańskiego. Czyli na przykład my nie rozmawiamy z Rosjanami, którzy by nie uznawali suwerenności Polski. Co z czyli my łączymy się tylko z narodowymi partiami. Co z towarami? Tak. Adam Warzyk pisał w latach 50. Wypijecie Coca-Colę, a my wodę nadziei. Czy w pańskim państwie właśnie pito by tę wodę nadziei, a z aparatury Sony, z japońskich samochodów, z Coca-Coli? Lepiej byłoby zrezygnować. Zobacz, ja jako narodowiec, jako nacjonalista polski marzę o tym, żeby polskie produkty były przodujące w skali świata. Może to jest marzenie, może to będzie kiedyś realne, może w skali Europy. To jest, ja muszę tak marzyć jako polityk narodowy. Natomiast realia są takie, iż należy współpracować, handlować ze wszystkimi. Przepływ nie tylko towarów, ale nawet wartości kulturowych idei winien być oczywiście możliwy i będzie możliwy wtedy, kiedy my byśmy na przykład nasz system władzy wprowadzili. Natomiast chodzi tylko o to, by własność tego wszystkiego, co jest w Polsce, szczególnie gospodarki, była utrzymana w ramach wspólnoty narodowo-obywatelskiej. Tylko to. Chodzi po prostu o to, żeby cała własność była w rękach albo państwa w imieniu narodu, albo pojedynczych obywateli Polski. To mam takie pytanie, czy jest pan za wyłącznością polskiego kapitału, czy pochwala pan w związku z tym decyzję Krajowej Rady Radiofonii, która naszej właśnie stacji ze względu na nadmierny udział kapitału włoskiego koncesji nie przyznała? Proszę pana, ja tutaj, jeśli chodzi o właśnie wolność polityczną, bo każda na przykład tutaj telewizyjna, jak wiadomo, radiostacja, każde telewizyjne urządzenia, programy różnego rodzaju, one się łączą z wolnością słowa. Tutaj jestem za tym, żeby ta wolność była nieograniczona. Także nie mam... To znaczy, mam rozumieć, że akurat w wypadku mediów udział obcego kapitału, czy nawet przewaga obcego kapitału, nie zaszkodziłaby pańskim zdaniem żywotnym interesom narodu polskiego? Zaszkodziłaby. Ja uważam, że właśnie większość musi mieć zawsze państwo polskie, natomiast chodzi mi o to, żeby nie hamować możliwości nadawania określonych treści. Jeżeli inne kraje... Ale ja zadam pytanie. Otwórzmy Polskę na wszystkie treści. Tutaj chodziło o to, że istnieje duży udział kapitału zachodniego. Czy z tego punktu widzenia te decyzje uważa pan za słuszne? I zapytam jeszcze inaczej. No, w tej chwili mówi pan do Polaków dzięki temu, że pańskie słowa emitowane są z Rzymu. Jest mi bardzo przyjemne. I za pomocą europejskiego satelity Eutelsat. Czy to jednak nie narusza pańskich zasad ideowych, że w ten sposób właśnie za pośrednictwem... Troszkę narzuca. To znaczy ja bym wolał, żeby kontrola kapitałowa polska była rzeczywiście wyraźna i żeby ten kapitał polski był na przykład co najmniej 51% przysłowiowo. To byłoby wtedy zgodne z naszą ideą całościową, ale jak powiadam, tam gdzie chodzi o informację, jeżeli polska narodowa informacja jest również silna, to nam nie przeszkadza jakakolwiek informacja zagraniczna. Niech Polacy wiedzą, co wszyscy inni myślą. Dobra. Natomiast własność wykluczamy obcy. Teraz konkretnie, ilu ma pan zwolenników? Zboże, trudno odpowiedzieć. My jako partia jesteśmy mniej więcej partią liczącą wraz z nieletnimi, bo i takich mamy, około 20 tysięcy. Natomiast tych właśnie dorosłych, tych bardzo aktywnych będzie jak około połowa. Elegancki pan w garniturku porozumiewa się ze skinheadami, którzy noszą pańskie plakaty. Skinheadzi zostali, jak wiadomo, wymyśleni przez Wielką Brytanię. To nie jest żadna tradycja polska. Została ona chyba przez polską młodzież przyjęta na tej zasadzie, że polska młodzież nie miała wyraźnych wzorów narodowych własnych dawniej, no dzisiaj ma, choćby nawet przy naszym przykładzie. Stąd też musiała naśladować obce wzory. Naśladowała nie zawsze fortunnie. Także skinheadzi zostali naszej organizacji przypisani przez telewizję po to, by zrazić obywateli do nas.
bowiem skinheadzi mają bardzo złe notowania. Rozumiem. Jeżeli się przypisuje skinheadów na przykład mojej osobie czy naszej partii, to nasza partia ma coraz gorsze notowania. Jak się pan czuje, kiedy w pańskie imię dowiadujemy się, że skinhead zmasakrował gdzieś tam dziewczynę? Czy nie czytałem z pańskiej strony oświadczenia, że w każdym razie mnie proszę z tym nie łączyć. Czy w tej chwili jest pan skłonny takie oświadczenie? Proszę jedną rzecz zauważyć, bo jeżeli mówimy o skinheadach, to rzeczywiście jest to ugrupowanie nacjonalistyczne, młodzieżowe, żywiołowe, bardzo zresztą niezdyscyplinowane, ale o wiele gorszym od tego ugrupowania jest ugrupowanie tak zwane punkowskie, anarchistyczne, RAF i różne inne takie antynazistowskie ugrupowania, bowiem te osoby dopiero robią spustoszenia i sięgają do przemocy fizycznej. Skinheadzi mają jeszcze honor i kulturę rycerską pewną, aczkolwiek zachowują się czasami fatalnie. Natomiast ugrupowania młodzieżowe anarchistyczne są rzeczywiście niebezpieczne. I tutaj prawdopodobnie wszelkie rozwoje anarchistyczne przypisywane są skinheadom. Natomiast ja wracam do swojej partii. My skinheadów traktowaliśmy jako rzecz, która stała się. I chcieliśmy z tego środowiska czerpać kadry młodzieżowe, przetwarzając je na kulturalną polską młodzież narodową, posługującą się metodami niefizycznymi. Rozumiem. A politycznym. Rozumiem. Ja mówię o tym zupełnie wyraźnie. Czy odniósł pan tutaj jakieś sukcesy wychowawcze? Na 10 skinów jednego można doskonale wychować. Rozumiem. To 10%. Tak jest. Chciałem zapytać taką sprawę. Sąd rejonowy odstąpił ostatnio od ścigania pana, uznając niski stopień społecznego niebezpieczeństwa zarzucanego panu czynu, a zarzuca się panu z artykułu 272 kodeksu karnego, kto publicznie nawołuje do waśni na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych lub wyznaniowych. Więc chciałem zapytać, czy uważa pan, że rzeczywiście pańskie działanie nie było skuteczne? Czy uważa pan, że ten paragraf nie powinien znajdować się w naszym kodeksie karnym? Czy też uważa pan, że w ogóle nie narusza pan tego paragrafu? Nie naruszam. Zresztą paragraf jest, jak wiadomo, stalinowski, komunistyczny. On był obronny w stosunku do kadry żydowskiej. Nie naruszam, czy on jest stalinowski, nie, a więc jest nie powinno stalinowski, go być. Nie powinno go być. Nie powinno go nie być. Powinno go być absolutnie. Natomiast nawet jeżeli on jest, bo on bronił właśnie narodowość żydowską, która była, uczestniczyła właśnie w kierowaniu naszymi narodami jako funkcjonariusze komunistyczni. I wtedy biedny Polak, mówiąc, ten ubowiec jest Żydem, podlegał od razu niemalże karze śmierci, kiedy ujawnił jego żydowskie pochodzenie, tego właśnie oprawcy ubowca. Natomiast dlaczego ja, nawet jeżeli on istnieje, go nie naruszam? Dlatego, że ja nie nawołuję do waśni narodowościowych w Polsce. Na przykład bij Cygana, bij Niemca, bij Żyda. Nie. Ja mówię: Polacy, nie dajcie sprzedać się kapitałowi żydowskiemu. Nacjonalizm? No proszę pana, to coś takiego, no ja wiem, coś tak jak Hitlerizm, coś takiego. Czy to wartość pozytywna, czy negatywna, nacjonalizm? Dla mnie to jest negatywna. Raczej negatywna, no. Nie wiem, zależy jak to uważa. Chyba negatywna. Nie do końca pozytywna, raczej nie. Pozytywna, negatywna. Zależy w jakim sensie. Jeżeli dla narodu kieruje się dobrem, załóżmy pracą, to tak, ale jeżeli na przykład gania tam, załóżmy, przybyszy z innych krajów, to raczej dobrego świadectwa nie dają naszym kraju. Pozytywne. Negatywne. To negatywna. Kto pańskim zdaniem przysłużył się Polsce lepiej? Okrągły stół, który pan krytykuje, wyzwalając Polskę pod dominacji sowieckiej, czy Mieczysław Moczar w 1968 roku, prowokując bardzo dużą emigrację ludzi pochodzenia żydowskiego z naszego kraju? Ja sądzę, że ani jedno, ani drugie. Ja sądzę, że Mieczysław Moczar miał swoją wewnętrzną politykę komunistyczną. Była to rzeczywiście konkurencja grupy komunistycznej polskiej, pochodzenia polskiego, z grupą komunistyczną pochodzenia żydowskiego. Ja w to nie wnikam, bo nie należałem ani do tej, ani do tej grupy. Natomiast Okrągły Stół był manipulacją czystą przekazania pokojowego władzy od Żydów komunistów do Żydów solidarnościowców, tak to wyraźnie sobie powiedzmy. Czy panu, obywatelowi Tejkowskiemu, po roku 89 w tym studio telewizyjnym jest jako obywatelowi lepiej? Czy to jest bardziej niepodległy kraj, ten, który pan nazwał przed chwilą zbudowany przez Żydosolidarność, od tego, który był w roku 56, kiedy zaczynała się pańska kariera polityczna? Troszeczkę lepszy. Na przykład nie morduje się ludzi.
Rozumiem. Nie morduje się ludzi, ale okrada się ludzi. Ludzie głodują. 15 tysięcy samobójstw z głodu popełnili Polacy w tym roku. Lepszy troszkę kraj. Trochę lepszy. No to już ostatnie w takim razie pytanie. Ja o panu nie przeczytałem ani jednego dobrego słowa w prasie. Niewiele też powiedziałem. Nie usłyszałem też o nikim z żyjących tu i teraz czegoś dobrego. Czy mógłby pan powiedzieć, kogo pan szanuje, poważa i pod czyimi rządami w tym kraju tu i teraz chciałby pan mieszkać? Znaczy w naszym kraju? W naszym kraju. Tak. Mówi pan, chciałby pan osobę, żeby wymienił autorytet. Kto jest pan autorytet? Nie ma autorytetów żadnych. Nie ma autorytetów. Na scenie politycznej, jak i kościelnej nie ma autorytetów. Wszystkie zostały unicestwione poprzez właśnie nienarodową politykę. Ja uważam, że należy szanować zbiór. Ja szanuję bardzo zbiorowość narodowo-polską. Dziękuję panu Tejkowskiemu. Myślę, że nikt nie poczuł się obrażony tym, że nie został wymieniony. Mam nadzieję, że państwo też nie poczuliście się obrażeni. Ja w każdym razie dziękuję państwu bardzo za przybycie do studia. Dziękuję bardzo. Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie.